Sprawia zmienienia rejonu państwowego Bronia ulicy nad Kotowiem Bocznym. Paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie wniosek złożony przez Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia im. Anny Razman Jerzmanowskich z dużą literą o nazwie ulicy nad Potokiem Bocznym imieniem Rejmunda Stanisława Boronia. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Nadanie imienia Rejmunda Boronia ulicy Bocznej nad Potokiem i pamiętnik w postaci wybitnego działacza i mieszkańca Potocina. Czy państwa chciał? Proszę bardzo. Dwa pytania. Po pierwsze, czy ktoś przeprowadzał konsultacje z mieszkańcami tej ulicy i czy oni się zgadzają na taką zmianę? Ja już odpowiem. Z tego, co przedstawiała tu pani radna Fiałkowska, jej nie ma, no ale mówię, z tego, co mi mówiła, wszyscy mieszkańcy wyrażają zgodę na zmianę. Nawet niewiele tych mieszkańców, nie powiem ile w tym momencie, że wyrażają. Ale mieszkańcy wiedzą. Tak. Z tego, co mówię, ja tego nie przeprowadzałem, z tego, co wiem, towarzystwo, czy tam, nie wiem, pani radna, nie umiem powiedzieć, przeprowadzało pytania do tych mieszkańców tam. No na pewno było to Towarzystwa Przyjaciół. Informacje, które posiadam, może powiem tak, że wiedzą. Się dowiedzą, jak się... Znaczy, nie, bo to jest problem, bo to jest wymiana dowodu. Pan Donat celowo pyta. Ja o to pytam. Mieszkańcy pokrywają sobie sami. Natomiast... Dowody wymagają sprawy. Ale jeszcze banki... Mieszkańcy muszą, biorą to na, no niestety, na własny koszt. Wszystkie zmiany związane z nazwą ulicy i z tego, co wiem, no byli powiadomieni, nikt nie wyrażał sprzeciwu. Takie informacje ja posiadam. Czy mieszkasz przy innego Tak, nie, ja wiem, o którą ulicę chodzi. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos w tej sprawie jeszcze? To jest nowy wartość. Kochany mieszkańcy pokrają sami. Dobrze, głosujemy. Kto jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nigdy stwierdzam, że Rada przyjęła. Przepraszam. Przepraszam, nie widziałem. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę o opinii pozytywnej. Przechodzimy.